bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Analizując materiał, który przedstawia pani skargi, może nie zagłoszono czynu, ale no jest to, co czynią sobie wysunąć. Musimy się mocno zadać za ściągalność, bo mamy kłopoty ze ściągalnością. Po pierwsze, opłat za odpady, z płatnościami za wodę, za ścieki, to występuje, zauważyliście. To nie ma umorzeń, nie stosujemy tego. Nie? Mamy kłopoty z płatnościami, jeśli chodzi o czynsze. Ja tam będę jeszcze ze komisją budżetową chciał na chwilę się spotkać, porozmawiać też o pewnych rzeczach, bo na innych komisjach rozmawialiśmy, a tutaj jeszcze jest taki temat, gdzie chciałem się Was poradzić. To nie są takie rzeczy proste, bo gdybyśmy te ściągalności poprawili i tutaj nigdy nie ma 100%, nie? Ale zmniejszyli te zaległości, no to ten wskaźnik byłby daleko, daleko lepszy. Są takie sytuacje, że czasami podmioty gospodarcze mają problemy. Jeśli one są przejściowe, daj Boże, no to dobrze, ale jeśli odpukać nie są przejściowe i tendencja jest raczej taka, że to one się pogłębiają, no to dla nas to niedobrze, bo nawet jeśli będziemy ścigać ten podmiot gospodarczy mocno i ściągać ten podatek czy też czynsz, no to też możemy go doprowadzić do sytuacji takiej, że wiadomo, że może upaść, nie? I wtedy jest kłopot. To trzeba uważać, nie? Nie trzeba być takim typowym komornikiem w cudzysłowie, bo trzeba analizować sytuację, czy on rokuje, czy jest to przejściowa sytuacja, jak już to może to będzie funkcjonował, czy też on już jest na krawędzi. To są takie rzeczy niedobre, które należy podkreślić i które musimy poprawić. Natomiast cieszy, ale niekoniecznie, bo też może mieć różne zdanie, wskaźnik zadłużenia, że on jest dobry, że będąc w tej perspektywie unijnej, ostatniej, gdzie pieniądze będą zewnętrzne duże, bo w roku 20 ich nie będzie, prawdopodobnie, to dobrze, że nie mamy tak dużego zadłużenia, że kwota 2 700 000 za miesiąca. To najciekawsze rzeczy, ale fajnie. Skarga się świetnie rozmywa, naprawdę. Umywa się skarga, jakby skarga. Wskaźnik zadłużenia wynoszący ponad 16% jest niskim wskaźnikiem zadłużenia. Nawet myślę o czymś takim, że tylko wy powiecie, że już, że albo nie mam racji, czy nawet ja, może trzeba myśleć o obligacjach komunalnych. Ja ze swoim skarbnikiem muszę też porozmawiać, ona pewnie będzie przeciwna, bo skarbnik, oni są z reguły wszyscy mocno ostrożni. O co chodzi? O to chodzi, że to jest okazja, żeby wykorzystać ostatnią perspektywę, być może ostatnią, w zakresie aż tak takiego finansowania. Bo co my wiemy, co będzie w roku 2020? Jeśli w roku 20 nie będzie nic, albo prawie nic, jeśli chodzi o Unię Europejską, prawda, bo tam krajowe środki jakieś będą, ale krajowe środki są no mało znaczące w całej tej skali środków zewnętrznych, które możemy pozyskiwać, to może nawet trzeba myśleć o obligacjach komunalnych. No, niektórzy mówią to na dziadka, jest tam, nie? To tam nazywają. No bardziej na dziecko. Na wnuczka, bo to tak to się nazywa, tak fachowo, no bo oni będą musieli to spłacać, tak? Ale samorządy i o takich możliwościach myślą. Emisja obligacji komunalnych, jest to zadłużanie się, niewątpliwie, ale daje możliwość pozyskania pieniędzy i zainwestowania tych pieniędzy w infrastrukturę techniczną. Oszczędne zadłużenie, nie wiem, jak potrzebne, ale jak chcemy dużo pieniędzy wykorzystać z Unii Europejskiej, to też musimy tym wkładem własnym dysponować, tak? W przypadku PROW-u to jest wkład w sumie dosyć duży, bo on stanowi aż 34% około, tak? A w przypadku PROW-u, w przypadku RPO on też jest dużo mniejszy, ale też trzeba te 20% wkładu własnego. To tyle moi drodzy. No, musimy mocno debatować pod koniec roku o tym, co na przyszłość będziemy realizować. Plany są, one są dosyć uważam duże, natomiast pytanie, czy będzie nas stać przy takiej polityce finansowej zrealizować, nie? To już tej takiej mocno oszczędnej, czy tak nie zadłużania się, no to ja to wątpiewam w to mocno. Będziemy o tym debatować. Już teraz tam w głowie wam trochę tak zamotałem, ale dobrze, nie myślcie i wy. Co dalej z tym zrobić, żeby pozyskiwać więcej środków unijnych, czy czasami nie zwiększyć tego zadłużenia, potem nie spłacać po roku 20, nie? I teraz pewnie lat. Mówił o tych zadłużeniach, które rolnicy
nie płacą za różnego rodzaju podatki, tylko rolnicy. Ale ja powiem o rolnikach. Jak będzie taka sytuacja, ja mam taką propozycję, że będzie realizowany trzeci etap oczyszczalni, później kolektorii, później może te ogniwa fotowoltaniczne i będą przychodzić po pieniądze, po dopłaty. Niech najpierw wyrównają to, co sami. Bo są tacy, że samochód nie przyjedzie po śmieci, nie zapłaci. On nie w tym miesiącu nie wystawia, nie zapłaci. I to tak wisi. A później będzie okazja. Zapłaci. Tak jak w niektórych parafiach proboszczowie robią. Jakieś tam składki są, niektórzy nie dają, a i tak będzie. A jak później ktoś z domowników umrze, pójdzie, ksiądz zabiera kartę, nie zapłacisz. Ale przekrzykiwać nie będzie. Ja rozumiem, tak samo jak pani Skarbnik przedstawiała zadłużenie do wieloletnie. No to nie jak się ma wiadomo, bo skąd może wiedzieć, jakie będzie mieli zadłużenie na 2018-2019 roku. Ale tak ten punkt jest skonstruowany, że trzeba go przyjąć. A propos jeszcze tego zadłużenia, jak wójt wspomniał, że na niedużo ktoś powiedział, że dużo, żeby zmniejszyć, to ja uważam, że za małe mamy zadłużenie, bo zawsze się mówi, że zadłużenie świadczy o działalności, o prężności gminy, o inwestycjach w gminie. I pamiętam, jak dużo większe zadłużenie mieliśmy kilka lat do tyłu, jak się więcej działo. Proszę pan mówić. No, ale muszę tak, panie Bostro, gdybym taką sytuację doprowadził, że na dzień dzisiejszy byłoby 59%, to w ogóle nie mielibyśmy o czym mówić. No tak. Jeśli chodzi o tą nową perspektywę finansową, jest to było robione z premedytacją, to spowolnienie, tak to trzeba nazwać. Nie? Natomiast to spowolnienie nawet zadłużania powoduje to, że nadal jesteśmy słabi w zakresie wkładu własnego. Taka jest prawda. I dlatego trzeba myśleć, po jaki instrument finansowy sięgnąć, żeby poprawić tą zdolność wygenerowania wkładu własnego. No tego jest skarbnik też między innymi. Wspólnymi siłami będziemy tutaj dążyć do tego. Tylko pytanie, czy to będzie, te pomysły nasze będą akceptowane. Natomiast na pewno ale pan będzie mnie przedstawić. Proszę. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.